Moim zdaniem prezes Sądu Najwyższego nie powinna wypowiadać się politycznie. To jest wypowiedź o charakterze stricte politycznym. Po drugie, Warto stawiać pytania i ostro traktować wymiar sprawiedliwości, tak jak każą z władz, bo to nie jest jakaś yy, przepraszam, święta krowa. Tak jak bardzo ostro oceniamy władzę ustawodawczą, czyli Polski Sejm, tak jak bardzo oceniamy i żądamy od niego dobrego prawa, tak jak bardzo ostro oceniamy polski rząd i oczekujemy od niego, żeby sprawnie zarządzał państwem polskim, tak samo mamy prawo ostro czy surowo oceniać polskie sądy i oczekiwać, żeby wyroki były sprawnie, szybko i sprawiedliwie roz, rozstrzygane. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego, chociaż niestety, Trochę jest tak, że polski wymiar sprawiedliwości przyzwyczaił się, że jest taką autonomiczną władzą, która nie podlega niczyjej kontroli, nie podlega żadnej krytyce. No otóż każda władza podlega krytyczce, również władza sądownicza podlega takiej ocenie. I muszę powiedzieć, że jestem zbywersowany nie tylko tymi słowami, pani, pani no prezes. No właśnie, bo prezes. jeszcze jest wypowiedź y, dotycząca zarobków y, sędziów. No, to też jest temat y, dość drażliwy w Polsce, bo wiele osób bardzo mało zarabia, skromnie żyje. I pani prezes mówi tak y, o wynagrodzeniach dla sędziów. Mówi, nieco lepiej jest w sądach okręgowych, ale za te około 10 tysięcy brutto dobrze żyć można tylko na prowincji. No, panie doktorze, ja mogę powiedzieć, że to już jest. To oderwanie władzy, każdej, mówię ustawodawcza, wykonawcza, także sądownicza, od zwykłych ludzi, która no, nie przystoi pokazuje, że pani prezes chyba nie bardzo zdaje sobie świadomość, w jakim świecie żyje. Otóż te 10 tysięcy brutto, to trzeba powiedzieć, to jest na rękę, bo jest inny przelicznik w przypadku, inne obłożenie tych, wyposażenie y, y, osób, y, sędziów. To 10 tysięcy brutto to jest na rękę około 8-8,5 tysiąca złotych. To są naprawdę bardzo duże Pieniądze, bardzo godne pieniądze, i to jest sędzia sądu okręgowego, a sędzia sądu apelacyjnego czy najwyższego zarabia znacznie więcej. I uważam, że to są tak na tyle godne za, zarobki, że możemy oczekiwać od sędziów sprawiedliwego i sprawnego sądu. No to jest powiedziane w kontekście między innymi ujawniania oświadczeń majątkowych pani prezes no, jest przeciwna tej propozycji Prawa i Sprawiedliwości, aby y, sędziowie składali oświadczenia majątkowe i one były jawne, że każdy y, obywatel będzie mógł sprawdzić na jakim poziomie żyje No ale sędzia. skoro mamy trójpodział władz i równość władz i pani premier musi złożyć oświadczenie majątkowe, marszałek sejmu jak każdy poseł musi złożyć oświadczenie majątkowe, one są do, do no to chyba w radny w internecie, gminny. w radnym musi złożyć oświadczenie, to dlaczego władza sądownicza, jedna z tych trzech władz, ma nie podlegać tym regułom, skoro przyjęliśmy w Państwie polskim. Takie, tak, takie rozstrzygnięcie można powiedzieć, a ja rozumiem, że pani y, prezes Gelsdorf chciałaby, żeby posłowie czy ministrowie również nie składali oświadczeń majątkowych. Ja jednak uważam, że to jest dobre rozwiązanie i oczekiwam tego samego od sędziów, żeby byli traktowani na, tak jak każdy inny obywatel w podobnej